Proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten swój pierwszy mecz w Orzeszek Ekstraklasie po tylu lat? Powiem szczerze, myślę, że przede wszystkim dopisało to, że była wspaniała atmosfera. Poziom gry był taki w miarę, no dużo walki było przede wszystkim. Trochę boisko ciężkawe. Cieszę się, że pokazaliśmy charakter dzisiaj w tym spotkaniu. Że przynajmniej jeden punkt zdobyliśmy tutaj na własnym boisku. A jeśli chodzi o mnie, to powiedzmy to w ten sposób. Cieszę się, że w końcu od ponad roku zagrałem pierwsze spotkanie o stawkę i przy tak wspaniałej publiczności. I myślę, że w tej chwili tylko praca na treningach, kolejne mecze pozwolą mi dojść do jeszcze lepszej formy. Miał pan chociaż małą tremę, występując po tak długiej przerwie? Powiem szczerze, miałem dreszczyk emocji bardziej związany z tym, że bardzo byłem podbudowany tą sytuacją, że nareszcie usłyszałem pełen stadion, to czego mi już od dłuższego czasu brakowało. I to jest fajne uczucie. Na trybunach był Leo Benhaker. Czy to była dla pana dodatkowa motywacja? Ja myślę, że trener Leo Benhaker dzisiaj miał wiele, powiedzmy to, obiektów do obserwacji. Być może ja byłem jednym z nich. Ale w dzisiejszym meczu wystąpiło jeszcze wielu potencjalnych reprezentantów Polski. I podejrzewam, że trener Leo Benhaker przyglądał się wszystkim uważnie. Nie udało się panu zachować czystego kąta, no ale przy tym strzale Kokoszki był pan bez szans, prawda? Zabrakło najwyżej szczęścia. Tak, ostatnio Kokoszka prezentuje bardzo wysoką formę strzelecką i skuteczność i dobrze przymierzył, zmieścił przy samym słupku ten długi róg. No, szanse zawsze są, akurat w tym przypadku więcej było po stronie strzelającego niż broniącego. Powstrzymaliście Wisłę, Kraków, o której mówiono, że jeśli tu wygra, to właściwie już ma tytuł mistrza Polski. Czy pan, patrząc na taką Wisłę, tak grającą, uważa, że oni mają już to mistrzostwo w kieszeni? Przede wszystkim naszym zadaniem nie było powstrzymać Wisłę, tylko przede wszystkim wygrać mecz, zdobyć 3 punkty, bo my też mamy swoje cele i naszym celem nie jest powstrzymywanie Wisły, tym bardziej, że już więcej w tym sezonie z nimi nie zagramy. Będą to robiły inne zespoły. Mieliśmy swój cel, chcieliśmy zdobyć 3 punkty, mamy tylko jeden i dalej walczymy o prawo udziału w pucharach UEFA. Mamy wielu konkurentów, którzy między innymi będą też grali jeszcze z Wisłą. I zobaczymy, czym to się zakończy. Chodzi mi o to, czy pana zdaniem zobaczyliśmy dziś na boisku mistrza Polski? Ja myślę, że jeszcze jest co najmniej 12 kolejek, tak, do końca. I poczekajmy z tym, zanim się sezon nie zakończy. Nikt nie jest mistrzem, ani nikt nie spadł, ani nikt nie awansował do pucharów, także za wcześnie.